Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kochani, jesteśmy dzisiaj na mapce, którą już bardzo dobrze znacie, razem z Ernestem. Siemka, Ernest. Witajcie, z Ernestem, którego kochacie. Ernestem Tritsusem i słuchajcie, jesteśmy na mapce, którą bardzo lubicie, którą bardzo polubiliście, którą stworzyłem kiedyś tam z Jackiem Frostem, ale... Słuchajcie, jak widzicie, za mną znajdują się trzy lucky bloki. Nie patrzcie. Nie, zniszczyłeś stary to. Zniszczyłeś scenę. Znajdują się trzy lucky bloku. Każdy z nich jest oznaczony innym jakimś sposobem. Tak, tu jest papier toaletowy, rolka papieru toaletowego, tu jest jakiś puzzle. I tu jest pieniążek, który u ciebie na filmach w sumie oznaczał ten. Oznaczał w fałdolce. Dokładnie. Aha. Dobra, stary. A więc generalnie chodzi o to, że w każdym z tych lucky bloków znajduje się lama, która ma różne zestawy broni. Najlepsze, średnie i najgorszy zestaw broni, prawda? No, ale żeby wybrać tego lucky bloka, zrobimy losowanie. Losowanie w tych oto wielkich pilarach, więc na razie chodź ze mną. Chodź ze mną a na samą górę. A wy możecie teraz wylosować łapki w górę i subskrypcję na kanale Zipka. O, dzięki stary, oczywiście, że tak. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować oraz żeby dać łapę teraz w górę, ponieważ prawdopodobnie... Nie, nawet na pewno będą się pojawiały live'y codziennie, u Ernesta także, tak? Aha. No, codziennie będą się pojawiały live'y, więc naprawdę warto. I jeszcze dodatkowo chcę wam wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, czyli dostałem w końcu kod twórcy, kochani. I jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to w sklepie na samym dole, w prawym dolnym rogu macie taki przycisk do wspierania twórcy, którym musicie wpisać po prostu mój kod twórcy, czyli Zipek, który widzicie tutaj pod moją kamerką. No ale dobra, nie przedłużając stary, no więc w każdym z tych, nie wiem, dziur? W każdej z tych dziur znajduje się inny do wylosowania zestaw broni oraz rakietki, które umożliwią nam dostanie się do środka lucky bloków. Więc naszym zadaniem na ten moment jest po prostu wylosowanie, do której dziury chcemy iść. Czy to nie wybierz złej dziury challenge? Lucky to jest połączenie, słuchaj, nie wybierz złej dziury challenge, lucky block i kurde nowy item, czyli rakietki. Nie, rakietki, jak to jest? Fajerwerki, tak? Fajerwerki. Ja zawsze mówię na to rakietki, nie wiem czemu. Dobra, stary. Chcesz wybierać pierwszy, czy nie? Tak. Tak? Chcesz wybierać pierwszy? Tak. Dobra, idę dobra. Tutaj. Dobra, ja idę, spojrzę. Co wylosowałeś? Uwaga. What? Co wylosowałeś? Papier. Papier toaletowy, wow. Okej, okay. Czyli mi zostało między tymi dwoma, czyli mogę być albo puzzla, albo V-Bucksa, tak jakby. Tego Fortnite'owego coina. Dobra, coś? Spróbujmy tutaj. Uwaga. O! Co wylosowałeś? Puzelek. I słuchaj, rakietki są. Dobra, mam puzelka. Słuchajcie, mogliście w ogóle zauważyć, że nie jestem w swoim studio, tylko jestem w innym miejscu. Niektórzy z was mogą je poznać, a inni nie. Albo dobra, może zdradzę. Słuchajcie, jestem w bazie. Zamieszkałem znowu w bazie. No, w końcu. W końcu. Brakowało mi dobra. Tego smrodu. Dobra, stary, czyli co miałeś? Masz papier toaletowy, a ja mam? Tak. Ja miałem puzzla. Tak? Ja miałem puzzla? Aha. Tak, ja miałem puzzla. No dobra. No to dawaj, otwieraj swojego lucky bloka. Okej. Okay. Albo ja też otworzę jednocześnie. Dobra? I... Uwaga. Wow! Wow! Ja nie mogę, jaka rozwałka! O kurde, ależ to! Ej, moje już nie rozwala! Więcej, muszę bliżej położyć. Ej, dobra, ty się już dostałeś do swojej lamy. Ja też się już dostałem, także... Dobra, wyrzucam rakietki, bo one się już nie przydadzą. I... Uwaga! Co dostaniemy? Uwaga, co to za zestaw broni? Obym miał ten najlepszy, stary! Obym miał ten najlepszy! I co? Już wylosowałeś? Tak! Ja mam zielone! Stary, ja mam najlepszy! To on jest zwykle. Ja chyba najlepszy. Słabe rzeczy. Tak mi się wydaje, że najlepszy, czekaj. Czekaj, bo Łukasz tworzył tą mapkę i... Czekaj, muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, czy na pewno to jest najlepsze ze wszystkich, więc rozwalimy ostatniego lucky bloka, ale on już nie będzie do nas należał. Już nikt z nas nie weźmie, uwaga. Zobaczmy, co jest w tym. Uwaga, 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 i co? Tak, tak, chociaż ten też jest spoko. W sumie każdy z nich jest w miarę spoko. Łukasz się postarał i ładnie powkładał itemy. No dobra, to wyrzuć swoje itemy, stary. Ja startuję mapkę i walczymy ze sobą swoimi itemami do 5 killów, okej? Okay? Do 5 killi. Killi. Dobra. Wszyscy mnie zawsze poprawiają, że się mówi killi, a nie killów. Jest no, killi. To prawda. Dobra, no to wyrzuciłeś wszystkie? Mogę tak. Startować mapkę? Dobra, rozpocznij gierkę, let's go. W ogóle właśnie przed chwilą zdobyłem tego skina Troga. On jest super, mi się bardzo podoba. Dobra, let's go do naszej broni.
Czy się rozwaliły te laki bloki? Tak, rozwaliły, okej. Okay. Jest dobrze, my się jeszcze bałem, że nie ma. Dobra. Ja pozbieram jednocześnie V-Bucksa. Tutaj to też można? Tak, wszystko można pozbierać. Dobra, nieważne. Bierzemy wszystko, ustawię sobie tak, jak zawsze mam ustawiane. I słuchaj, ja mam rakiety w ogóle, wiesz? Jako item. Mam, patrz, w ogóle pokaż, jakie ty masz itemy, jeszcze raz. Weź powyrzucaj, bo jestem ciekaw. Masz pistolet USP, okej. Okay. Masz też rakiety! To jest spoko. No. I okay, masz strasznie słabe itemy. Ty masz najgorsze przecież. No. O nie! O nie! Dobra, uciekaj. Czemu nie dość, że jestem gorszy, to muszę grać na gorszych itemach. Ej! Uciekaj mi stąd. Uciekaj mi stąd, ja wracam tam, gdzie byłem i dobra. Możemy startować starygierkę. Jesteś gotowy? Bo ja jestem. Dobra, to let's go! Przy okazji przetestujemy też... O nie, nie lubię tych tutaj, kurde, pianinka tego. Przy okazji przetestujemy te rakietki na budowlę, bo mamy ich nieskończoność. O! I przy okazji przetestujemy, jak na przeciwniku się sprawdzają. Rakietki? No. Patrz, stary. Ile rakietek na ciebie rzuciłem. O! Dobra. Co ty tu próbujesz mi... Wiesz, że ty nie rozwalisz mnie na budowanie? Nie masz szans. Rozwalę. Ej, zgubiłem w ogóle cię. Lajtowo cię nie rozwalę. Wiem gdzie... O nie! Dobra, widzę cię. Mówisz. Masz granat? Na razie. Ej, co? Dobra, stary. Ja jestem w ogóle nieprzyzwyczajony, więc mam troszeczkę trudniej, bo jestem nieprzyzwyczajony do tego komputera. Do tego stanowiska. O kurde. Chłopaki tam na tyle się śmieją. Rozprasza mnie to, szczerze mówiąc, trochę. Ale... Mnie nie. Ciebie nie. Ty nie słyszysz pewnie nawet. Z zamkniętych drzwi. Gdzie ty jesteś? Ej, w opór jest mi trudno grać na tym. Ej, gram jak taki nubek. Największy na świecie nubek. Czyli tak jak zawsze. Ej! Uważaj sobie, bo teraz... Gdzie ty? O nie! Ej, Zipek, zostaw mnie. Co ty zrobiłeś tutaj? Czemu ty to zbudowałeś? Gdzie ty jesteś? O, tutaj. O nie. Zablokowałem cię? Jest? Tak. Ej, no... Ej... O! O nie! Ej, stary, to jest... easy. Dobra. To jest easy. Powiedział, kurde, ze złotymi broniami. No, w sumie racja. Nie powinienem się tutaj nad tobą pastwić w żadnym wypadku. Dobra. Jakbym ja miał złote bronie i bym przegrywał, to byś mógł się pastwić, ale tak to możesz tylko mówić... Nie wiem, coś takiego w miarę niemiłego. Czyli co? Nie wiem. W miarę niemiłego to jakby... Co mam mówić, że jesteś głupki? O! Jezu! Ale się przestraszyłem, nie wiedziałem, że już tu jesteś. Ej, no nie, masz high grounda, najgorzej. Ale spoko. O nie! Nie, mój high ground, miało być tak spoko. Ktoś dostał w główkę. W główkę. Dostał po główce. Główeczka. Gdzie ty jesteś? O nie! No i co? Ej, dobra. Powiem ci, że ten SMG w sumie jest bardzo dobry na budowanie. Jak ktoś buduje się. Nie mam za bardzo możliwości się zabudować. No, jest spoko. Ale jest jeszcze coś takiego, stary, jak granat, który jest bardzo fajny, generalnie. Ej, gdzie ty jesteś? O, dobra. O nie! Ty jesteś nade mną? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty uciekasz? Wracaj tu! No, gdzie ty jesteś? Nie powiem ci! Kupek. No gdzie ty jesteś, kurde? To ja idę na dół, spadaj. O Jezu, naprawdę nie wiedziałem, gdzie jestem? Poważnie? Nadal nie wiem. Gdzie ty jesteś, o to jest pytanie teraz już. Teraz już nie mam zielonego pojęcia, gdzie ty możesz być. Gdzieś się tu chowasz. O Jezu, jak ja nie lubię ktoś... Ale dobra, w sumie właśnie chyba po to powstał ten i... O! Ten item. Ten item właśnie powstał w takiej sytuacji. Żeby wykorzystać to, jak ktoś się ukrywa gdzieś w budowlach. Bo można być skupionym na strzelaniu. O! Gdzie ty co? Jesteś? Jak ja cię zabiłem? A, fajerwerką. Co ty gadasz? No. Ej. Nie spodziewałem się, że w ogóle ty można zabić. W sensie, wiedziałem, że zadaje damage jakby, ale nie spodziewałem się, że ktoś da się zabić w fajerwerku. Stary, ja już wiem, jaki jest sposób na ciebie. Po prostu muszę robić tą lepszą rampę, która pozwala na to... O, nie! Lotnia! To jest nieprzydatne. Bardzo nieprzydatne. Ile masz killów w ogóle? Jeden, tak? Tak. Dobra, okej. Okay. To jest dobry.
O! Trzeba po prostu robić tą rampę i tyle. O nie! O nie! O! Kurde, ja mam takie słabe broni, oni nie zadają... Wiem, stary, niestety, wiecie, ale spoko. Będzie, zadaje, ale spoko, będzie jeszcze druga runda. Wiesz? Może w drugiej rundzie... Będzie trzeba w ogóle pomieszać, kazać Łukaszowi, żeby pomieszał tu wszystko. Znowu, żeby nie było, że te same bronie są pochowane w tym samym miejscu, więc drugie losowanie zrobimy, drugi pojedynek i zobaczymy, jak to będzie. A na ten moment, gdzie ty jesteś? Czy ty jesteś w swoim zamku? Na spawnie? Czy mam cię sprawdzić rakietami? Po prostu? Jesteś tam, na pewno jesteś tam. Ej, te rakietki cię znowu zabiją i będę się śmiał z ciebie. Czy w tym zamku? Ej, w sumie przydatne są te rakiety, nie powiem. Sprawdzają się w miarę. Ej, głupi głupku! Pokaż się! Widzę cię! O! O nie! Nie! Oh, kurde! Yeah. Aj! Strasznie ciężko jest z tobą walczyć, kiedy mam się tylko kładkę pod sobą. Bo wtedy ty tak łatwo ją rozwalasz i ja odpalam lotnię i jest dupa. Po prostu. Wow! Dlatego trzeba... Nie! Jak ty to... Co jest? Co się stało? Nie! Wow! Dobrze, że to były moje schody, stary! Ale fart! Ale mi się udało to z... Widzisz, nauczyłem się troszkę lepiej w ogóle edytować budowlę. Już w miarę ogarniam edytowane, no. Już nie ma tak łatwo ze mną, powiem ci. Oj, czy ty jesteś tu? Tak, okej. O kurde, ty tutaj jesteś. No, a ty gdzie? Ja ciebie... O nie! Won! Nie! Poleciałeś gdzieś? O kurde! I to gdzie? O, nie! Okej. Nie! Proszę. O nie. Dobra, ja już wiem, jak na ciebie walczyć. Jak ktoś ma SMG... O nie, tak, jednak nie wiem. Walczyć trzeba, tak? Jest 4-3? Tak. O kurde, dobra. Nie jest jednak tak kolorowy, jak myślałem. Jednak to, że się ma troszkę mniej życia, po poprzedniej walce dużo zmienia. Dużo zmienia, trzeba przyznać. Okej, teraz jest... O! Ostatni frag, stary, nie masz szans. Co, ty tam poleciałeś, czy co? Nie, ty rzuciłeś rakietami. Dlatego tak to dziwnie wyglądało, okej. O kurde! Nie. A, wiem, co jest problemem. Bo tutaj... Zapomniałem o tym, że jest jeszcze coś takiego jak daszek. I w takich momentach się robi daszek po prostu i wtedy nie jest tak łatwo to rozwalić. Ale... O, ale żeś zbudował! Idealnie się obroniłeś. O! Dobra, 5-3. Hedzior, 5-3, ładnie, dobra. Dobra, czas na drugą rundę. Lecimy. Łukasz! Zrobiłbyś jedną rzecz na odcinku? To chodź. Pomieszasz mi na odcinku jedną rzecz. Dobra, także przyszedł tutaj Łukasz, żeby pomieszać nasze dziury. Pomieszać w naszych dziurach. I dobra, dawaj stary. Pomieszaj wszystko jak trzeba. I zaczynamy drugą rundę. Chcecie ten papier toaletowy, tak? Ja dobrze, te wszystkie rzeczy. To ledzipek, a ja wam poukładam. Drodzy widzowie. Okej. Łukasz. Ile mam wrzucić papieru, załóżmy? Ledzipek. Ile chcesz? Dobra. Okej. Już druga rzecz. Myślę, że jeszcze chwila. Raz, zamknięte, dwa, zamknięte,
3 zamknięte zipek. Zapraszam cię serdecznie, już się upewniam. Czekaj, jeszcze jedną rzecz wezmę, żeby nie było podejrzeń. To trzeba usunąć stąd. Jak dla mnie. Bęk, nie ma nic. Żebyś nie miał dowodów. A, jeszcze jedną rzecz, sorry. Zipek! Gotowe! Dodankę. Wszystko jest pomieszane. Jesteś Ernest? No. Dobra, no to dawaj. Lecimy na samą górę do tych... A, już czekasz. Dobra. Ty, czy ty podglądałeś? Nie. Na pewno? Na 100%. Na pewno, na pewno? Na stronie. Jak powiedział, że zamknięte, to przyleciałem dopiero. No to co, wybieramy znowu. Może teraz ty ja wybiorę pierwszy. Dobra, dawaj. Dobra, spoko. Spoko. Co zrobiłeś? Nic. Dobra, nieważne. Dobra, czyli losuję pierwszy. Wcześniej chyba poleciałem do tamtego, nie? Więc teraz... A wezmę ten, co ty miałeś ostatnio. Zobaczymy, co tam jest w środku. Ten brałeś, nie? Ostatnio. Ernest? No. Dobra. Uwaga! Dobra, mam V-Bucksa. Czekaj, co było pod V-Bucksem? Pod V-Bucksem była chyba dosyć... Dosyć słaba. Tak? To była ta średnia? Dobra, średnia klasa broni, to, czy co? No. Ja wylosowałem puzzla. Gdzie ty jesteś? Tu jest? No, nie, tu. Puzzla. Czyli czekaj. Czekaj. Kto jest puzzlem? Czekaj. Czekaj. Czy ja miałem ostatnio puzzelka? Ja miałem ostatnio. Czyli masz najlepszą, a ja mam tą średnią. Oh fuck. Dobra, czyli dobrze, będzie dobry pojedynek. Ja w sumie mam... W sumie ona nie jest taka najgorsza. Łukasz, jak miałeś ustawić najlepszą, najgorszą i średnią, to wiesz co, ta średnia... Średnia lama to nie jest taka średnia, wiesz? Ona się wydaje dosyć mocna. Tak mi się wydaje. Średnia lama nie jest aż taka ten... Nie jest aż taka słaba. Średnia. Po prostu. Mogła być trochę słabsza, bo jest dosyć dobra. Dobra, nie podniosłeś żadnej broni, nie? Nie. Dobra, okej. Łukasz. Dobra, czyli rozpoczynam gierkę, bierzemy nasze bronie i lecimy. Łukasz, cicho bądź. Cicho, już nie musisz nic mówić. Nie musisz komentować wszystkiego, co się dzieje. Dobra. Gdzie ty jesteś? Jesteś na sobie. Dobra, bierzesz swoje bronie, tak? Aha. Gitara, bomba. Ja też mam wszystko poustawiane, nawet. I mam połączenie broni. O, fuck, śnieżynkę i drop. Grappler, kurde, nie potrafię się dzisiaj w ogóle wysłowić. Co jest? No, stary, nie pamiętasz tego połączenia? A nie, to z Łukaszem. Łukasz, pamiętasz? Połączenie grappler i Tak, ale dobrze jechałeś. To było przewalone. To było przewalone. Dobra, gdzie ty jesteś? Jesteś już na spawnie? Jesteś gotowy do startu? Aha. Dobra, to let's go! Start! Ej, powiem ci tak, generalnie to połączenie, które mam, czyli grappler i śnieżynki, to jest po prostu powalone. Zaraz zobaczysz, co się będzie działo. Zaraz zobaczysz, co się będzie działo. Ale nie spełnij nieskończonością bałwanów. Ale to nie są bałwany. To są śnieżynki. Co? Zobaczysz, o co chodzi. O, ty tutaj się, czyżbyś krył? Czyżbyś był... O! No kurde, przestań! Zostaw to! Zostaw! Kurde! Ciężko jest coś ci zrobić. I tak nawalasz... O! O nie! Ale przewidział to! Nie spodziewałem się, że będziesz wiedział, co chcę zrobić. No jakbym nie wiedział. No nie wiem, stary, no nie wiem, no po już prostu. Już jeden dzień się uczy grać w Fortnite. No, na no w sumie racja. Dzisiaj jest drugi. Tak. Nice. Drugi dzień nauki, a jeszcze jestem koksem. A już jesteś kozakiem, no. Ej, dobra. Czy ty jesteś... W tym miejscu? Nie, ja teraz już nie mam... Okej, okay, już cię widzę. Chyba ja muszę po prostu na ciebie wykorzystać mojego akacza i tyle. Ej! O nie no! Co jest? Ej, nie mam do ciebie podjazdu w ogóle! Niestety. Co się dzieje? Nie wiem, co ci zrobić. O, dobra. Dobra, no wystaw główkę. Wystaw główeczkę, stary. Nie mogę nawet wykorzystać na ciebie, bo jesteś na górze tego mojego połączenia broni. Znaczy, połączenia itemów w sumie. O, jest! Udało się! Pierwszy kill w końcu. Czyli jest 2 do 1 jak na razie, tak? No. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. W sumie myślałem, że jest gorzej. Myślałem, że będzie gorzej z takim zestawem broni. Czybyś się schował? Okej. Okay. Wiem, jesteś w swoim zamku. Pewnie. Tak? Może. Na pewno. Na pewno jesteś. Może jestem.
musi gdzieś tu być, nie? Czekaj, albo tu jest, pewnie na samej górze tego jest. On tam lubi chodzić, już w niektórych odcinkach tam łaził. Właśnie, kurde, ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie on... Ej, on się ukrywa, po prostu, on kampi. To jest kamper. Lamus, nie? Straszny. O! Nie! Ej, kurde! O nie, ja spadam przez tą śnieżynkę swoją! Najgorzej, nie! Gdzie ja jestem? Za noob sztyl. Noob sztyl? Co to znaczy noob sztyl? Co za nowe słowo wymyślasz? No kurde. No ja pierdzielę. Ty też to masz? O, ale dostałeś. Nie! Nie! Ej, kurde, jak mi jest ciężko, to by coś zrobić. O! Jest! Ale byłem zestresowany, że ci się uda. O! Ej, spocisnę go. Ej, ale ja mam wsparcie przynajmniej tutaj od dwóch osób, a ty jesteś tam sam w pokoju, to wszystko dlatego. O! Już jesteś tutaj! W sumie nie wiem, dlaczego myślałem, że mam ten sam granat co ty, a przecież ja w poprzedniej rundzie go miałem. Ej, wiesz, że cię nie widać kompletnie zza tych laserów? Nic a nic! Gitara. Ej, widzieliście go w ogóle? Ja kompletnie nie widziałem, zobaczę na nagraniu potem. No kochani, naprawdę w ogóle go nie widać tam. Czy on się tu ukrywa teraz? Czy wykorzystuje to, że... O kurde, ale o się nie. Wszystko rozwaliło. O nie, nie byłem przygotowany, że scenę... Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Gdzie... Jest! O nie! Jest! A ciebie w śniegu nie było widać. Tak? O no. Kurde, no to teraz ja będę to wykorzystywał przeciwko tobie. Teraz ja wiem coś przeciwko tobie, haha. Gdzie jesteś? A tu! A ty... O! Ja nie wiem, czy ty... Ale buła! I ale buły dwie! 4-3! Czy się zgadza? Tak. 4-3. Okej. Okay. Ostatni pojedynek. Powiedzmy sobie szczerze, nie masz szans! Szczerze, po prostu rozwalić... O! Nawet wiem, gdzie jesteś od razu. Zawsze nie wiem, gdzie jesteś. Tym razem wiem. Zrobię... Ej, wkurzające to jest, że ty tak łatwo rozwalasz to wszystko. Okej, wystaw główkę. Wow! Gdzie ty jesteś? Czy ty wyskoczyłeś gdzieś, czy co? O kurde! O nie! O, ale headshot! Kurde, no. Dzipek, nie łącz nóg sztalem. O, teraz będę wiedział, gdzie jesteś. Po dźwiękach. O! Ej, to jest... Ta kusza to jest prawie jak scout w CS-ie. Można skakać i strzelać. O nie, ja mam 20 HP. O nie. Gdzie ty jesteś? O nie! Kurde, jakbym ci... O! Ej, to jest tak ciężkie trafić z tej kuszy. To może byś tak przestał. Z kuszy? No. Dlaczego? Bo mnie to wnerwia. No to co? Dlatego mam przestać... O kurde. Ja nie wiem, jak stąd wyjść. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. O! Wow! Wow! Ja mam 20 HP, stary! Ja muszę się ukrywać. Ja muszę być asasynem. Niczym asasyn muszę. Z dachu. O nie! Jest 4-3, tak? 4-4. 4-4? No. Ej, ja myślałem, że jest 4-3, dlatego się bawiłem. Byłem... O nie. Ale ty masz teraz low HP jakieś chyba. Może. Ty masz teraz, strzelam, że jest 30 HP maksymalnie. Okej, okay. Stary. Uh-oh. Stary, powiem ci tak. Czekaj, zminimalizował mi się Fortnite. Dobra, już możesz grać. Ja zawsze mogę grać, stary. O, kurde! O! O, kurde! Gdzie ty jesteś? A ty?
Ty jesteś tam, strzelam. Wow. Trafiłem cię? Nie. Ale teraz cię trafię, uwaga. Gdzie jesteś? Nie macie tu! Byłem pewny, że tu jesteś. Ej, kurde, jest 4-4. To, trochę się boję, jak cię nie widzę. Ale cieszę! A nie! 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 Mam 90! Nie! O nie! Jak ty się poruszasz w ogóle? Gdzie ty jesteś? Nie! Nie! Jest! O nie! O! Jak blisko, ile HP? 56 HP! Kurde, o kurde, ale było blisko! Ja pierdzielę! Ej, powiem ci, że na tym stanowisku troszkę się już przyzwyczaiłem grać, ale jest tak ciężko, bo ja po prostu... Jeszcze grafika jest inna, jest lepsza grafika, jest po prostu... 5-5. Spadaj. Dobra, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Jak widzieliście, ten pojedynek zakończył się prawie że remisem, tak naprawdę. No. Prawie że remisem, ale nie do końca. Bo jest, no co tu dużo mówić, jest 6-5. Więc dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby wpisywać kod twórcy Zipek i o tym, żeby subskrybować oraz łapkować film. Słuchaj. Oba kanały. Oba kanały. Nie też. Codziennie live'y będą się pojawiały. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ale będę próbował po prostu codziennie robić. Spróbuję ustalić po prostu godzinę, o której będą. U ciebie są jakoś regularnie, czy... O 19 codziennie. Zawsze? Tak. Aha, no dobra, no to może ja wymyślę sobie jakąś późniejszą albo wcześniejszą godzinę. Jeszcze muszę to ustalić po prostu. Także dziękuję wam za oglądanie. A, właśnie, jeszcze jedna wzmianka. Jeżeli wpiszecie kod twórcy od 8 do 16... Do 16 lutego? Nie, do 26 lutego, tak? Tak, do 26 chyba. To dostaniecie darmowe skiny, także wpisując kod Zipek dostajecie darmowe skiny do swoich broni, do pojazdów i tak dalej, więc naprawdę warto. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie, cześć. Wow!